Rany, czy to syrena pod piaskiem? Myślę, że te muszelki coś zrobiły. To lalka syrenka. O rany, mam lalkę syrenkę! Teraz jest moja! Nie, widziałam ją pierwsza! Lalka pękła na pół. Na ratunek przybywają biedna i bogata mama. Co ja mam teraz zrobić? Lokaj, proszę tu natychmiast przyjść. Pani prezent zaraz będzie. Po co mieć lalkę syrenkę, skoro można mieć prawdziwą? Nie wierzę, że to prawdziwa syrena. Biedna mama ma coś na sumieniu. Proszę zrobić górną część ciała lalki i ogon z muszelek. Na wierzch wylewamy klej, aby upewnić się, że wszystko się trzyma. Teraz nadszedł czas, aby wlać brokat. Strząśnij nadmiar i lalka syrenka jest gotowa. Uwielbiam to! Moja nowa lalka syrenka jest taka błyszcząca! Potrzebuję wody! Już mnie tu nie ma! Muszę to wyciągnąć! Wow, nawet gluty bogatej dziewczyny wyglądają na drogie. Chcę spróbować! To tylko zwykły stary smarg. Co wy tam obie robicie? Fuj, Mia, dobrze, że mam trochę gotówki, żeby posprzątać ten bałagan. Masz, pobaw się tym. Wow, tyle śluzu wydobywa się z jego nosa. Pozwól mi się też pobawić. Nie, nie dotykaj. Hej, kochanie, nie bądź smutna. Niegrzeczne. Pomyślę. Poczekaj, spójrz na tę podartą pluszową petę. Najpierw usuń nos pluszaka i przymocuj do niego sznurek. Następnie wypełnij przezroczystą torebkę szlamem. Zawiń go ładnie, tak jak squishy. I włóż go do nosa. Spójrz, śluz buger wychodzi z nosa. Taki rozciągliwy. Mam świński nosek. Popatrz na te wszystkie gluty. Ale obrzydliwe. Podoba mi się, mamo. Wygląda na to, że nasze dziewczyny coś knują. Nie, zawsze chciałam zjeść szminkę. Rony, to jak ciasto lino do zabawy. Doskonale, a teraz odłóżmy ją z powrotem. Szybko schowaj się. Teraz nałożę szminkę. Chwila, co? Dlaczego to wszystko jest pogniecione? Obie są zniszczone? Kto to zrobił? Chyba znaleźliśmy sprawców. Czy dziewczyny będą miały kłopoty? To była limitowana edycja. Ale czekajcie, już wiem. Lokaj! Nie mów nic więcej, madam. To gigantyczna czekoladowa szminka, idealna do jedzenia. Takie pyszne! Ojej, nie możesz jej winić. Mnie też opadła szczęka. Chcesz użyć szminki? Wiem, ja też potrafię zrobić szminkę. Taśma nano nic nie naprawi. Wytnę go i wypełnię czerwonym markerem, a potem zrobię z niego rolkę. Tym razem zrobię większą rolkę czarnym markerem. Wsuń czerwoną rolkę do czarnej i voilà! Szminka tak dobra jak prawdziwa. Jeśli chodzi o bogatą dziewczynę, cały ten cukier sprawił, że rozbolał ją brzuszek. Tak bardzo, że potrzebuje specjalnej pomocy. Ojej, to takie żenujące. Biedna i bogata dziewczyna grają w piłkę nożną. O nie, bogata dziewczyna potknęła się o kamień i zraniła się w koleno. O nie, nie martw się, kochanie. Mama na ratunek. Lokaj! Co tu się stało? Nie martw się, panienko. Twoja mama kupiła wszystkie zabawki Popit w mieście. Masz kask Popit i ochraniacze na łokcie Popit. A co najlepsze, miękką matę do przykrywania skał. I jeszcze więcej, Popit wszędzie do miękkich lądowań. Nie możesz czuć się bezpiecznie, więc muszę zachować ten obszar tylko dla VIP-ów. Hurra, mam swój własny plac zabaw! Doskonale. Ups, znowu się przewróciłam, ale tym razem moje kolana są bezpieczne. Biedna dziewczyna również zraniła się w kolano. Nie martw się, kochanie, coś wymyślę. Czy to folia bąbelkowa? Mam pomysł. Co knuje, biedna mama? Przykryję twoje kolana folią bąbelkową, a potem całe ciało dla większego bezpieczeństwa. Tak! Biedna mama kontra bogata mama. Jak myślisz, która zrobi to najlepiej?
Nocne biwakowanie przy ognisku, dopóki nie nadejdą horrory. Ty to jakiś robak? Mam cię. To tylko gigantyczny gumiś, głuptasie. Oto twoja nocna przekąska, Mia. Jakie dobre! Czekaj, serio? Ja też chcę żelka. Na co się gapisz? Gumisia? Ale ja mam tylko mleko. Poczekaj, mam pomysł. Najpierw przelej mleko do osobnego pojemnika. Następnie wymieszaj je z galaretką. I trochę barwnika spożywczego. Następnie wymieszaj i przelej do szklanki. Nie zapomnij o słomkach. Poczekaj, aż zastygnie, a następnie wyciśnij żelki ze słomki, aby wyglądały jak gumowe robaki. Prawda, że fajna sztuczka? Trzymaj, skarbie. Są ładne, ale nie jestem pod wrażeniem. Więcej przekąsek dla mojego dziecka. Tym razem dostaniesz Oreo. Najlepszy kamień w historii. Daj spokój, sprawisz, że moja córka jest jeszcze bardziej zazdrosna. Doniczka z rośliną? Co teraz knuje biedna mama? Po prostu zastąp ziemię pokruszonymi ciasteczkami. Tak po prostu. Następnie dodaj gumowe robaki. Najlepsza przekąska kempingowa. Masz, nie jest tak źle, prawda? Pozwól mi spróbować. Rano, ale pyszne. Chcę więcej. Najlepsza przekąska na kempingu. Czy ona je robaki? Ojej, będę chora. Usuwanie pryszczy zawsze jest przyjemne. To się robi nudne. Nie mam już żadnych pryszczy do wyciskania. Co? Czy to wielki pryszcz na czole mamy? Zapnij pasy, krostko. Mia idzie po ciebie. Co? Co teraz próbujesz zrobić z moją twarzą, Mia? Pozwól mi spojrzeć w lustro. Okej, spróbuj tego. Rany, nie mogę się doczekać, żeby wypróbować tę zabawkę. Tymczasem muszę zakryć pryszcza makijażem. Czas wypróbować tę zabawkę. Wyrwę mu włosy. To takie satysfakcjonujące. Tak, w końcu złapałam mysz. A teraz gdzie jest ten chleb? Aha, kanapka z myszą na lunch. Nie chcę tę zabawkę. Hayley, zobaczę, co da się zrobić. Usta do ćwiczeń ze szminką? Wiem. Zaraz wracam. Wezmę to, dzięki. Teraz usunę szminkę i dodam trochę włosów. Użyję do tego małego materiału. Upewnij się, że są krótko obcięte. Idealne dla długonogiej mamy. Następnie wypełnij balon sztuczną ropą pryszcza. Nie jestem pewna, czy mama długonoga będzie zadowolona z tych kosmetycznych decyzji. Masz, kochanie, baw się dobrze. Wow, wygląda fajnie. Zacznijmy od włosów. Nie zapomnij też wycisnąć pryszczy. Ale satysfakcja. O, rany. Ropa zmierza prosto do bogatej mamy. Och ty! Przepraszam, bogata mamo. Wszyscy na pokład Domino Express. Mamo, spójrz! Wow, ten pociąg jest taki fajny. Spójrz na te wszystkie kostki Domina. To nie fair, ja też chcę jedno. Ojej, co się stało? Kostka zrobiona z kartonu, co? Zróbmy własne domino. Najpierw ustaw te małe kawałki tektury. Książka może samodzielnie stać, więc jej też użyjemy. Co jeszcze? Więcej książek. Ustawmy je od największej do najmniejszej. Zaufaj, mi Wednesday, nie spodobałaby ci się Biblia. Uf, to była ciężka książka. Znalazłam kolejną wysoką książkę. Uf, to był dobry trening. O, to jest to. Znalazłam ostatni. Myślę, że to drzwi. Okej, teraz zacznij układać domino. O nie, uważaj. Nie! Uch, ta biedna mama. Jesteś najlepszą mamą na świecie. Czas zrobić paznokcie. Rany, ale się nudzę. Chwileczkę, panienko. Zostawił lakier do paznokci. Teraz mam szansę. Czas poćwiczyć moje umiejętności malarskie.
Dobrze, że bogata mama jest zajęta czytaniem magazynu, żeby to zauważyć. O nie, co to jest? Moja ręka wygląda, jakbym włożyła ją do słoika z musztardą. Masz, daj mi to teraz. Co zrobiłaś? Musimy przestać krzyczeć. Poczekaj, czy to ręka manekina? Spójrz na to. Poćwiczymy na tej ręce. Tylko upewnij się, że malujesz paznokcie, a nie palce. Jestem zazdrosna! Cóż, kochanie, pozwól mi zobaczyć, co mogę zrobić. Masz jeszcze jakieś pieniądze? Nie sądzę, żeby grosz wystarczył. Dobra, wracam z moim specjalnym narzędziem. To przyszło dzisiaj. Musisz wyrzucić to pudełko. Hej, znalezione! Pudełko, co? Mam pomysł. Najpierw odrysuj swoją dłoń na kartonie i zrób małe nacięcia na paznokciach. Teraz weź kawałek papieru i potnij go na paski. Włóż paski w szczeliny i przymocuj nadmiar długości z tyłu dłoni. I gotowe! Ręka manekina DIY! Przytnij paznokcie i pomaluj je. Użyj kolorowych pisaków. Chcę uzyskać różne kolory! Rany, możesz je nawet wydłużyć. I jeszcze raz przyciąć. Nie potrzebujemy wymyślnych rzeczy, żeby to zadziałało. Gry wideo i objadanie się idą w parze. Ale spójrz na ten cały bałagan. Rany... O mój Boże, Mia! O nie, szybko, muszę to wszystko zetrzeć. Dobrze, że mam tę mini dmuchawę do klawiatury. Masz, kochanie, użyj tego. Ale wieje! Tutaj, na klawiaturę. Rany... Mogłabym z łatwością zdmuchnąć wszystkie okruchy chleba. Rany, moja klawiatura wygląda jak nowa. Doskonale, teraz mogę zacząć wszystko od nowa. Co? Hayley, spójrz na ten bałagan. Nie martw się, mamo, zajmę się tym. To nie zadziała. Muszę coś zrobić. Poczekaj, wiem. Nie pozwól, aby cała ta maść spod krzesła się zmarnowała. Wymieszaj wszystko. Okej, to jest to. To jest tak lepkie, że może usunąć całą bułkę tartą. Delikatnie ją odklej i gotowe. Usunęła całą bułkę. Lśniąco czyste. Przybij piątkę, mamo! Tak, szlam zawsze wygra. Owoce? Fuj, nie mam mowy! Ale powinnaś brać witaminy. No właśnie, znam na to sztuczkę. Gadżet do rozpylania. Potrzebuję tylko arbuza i wbiję w niego gadżet, a potem zacznę spryskiwać. Im więcej owoców, tym lepiej, więc wezmę te pomarańcze i zrobię to samo. Trzymaj, kochanie! Ale zabawa! Pozwól mi też spróbować pomarańczy! To nie jest złe! Świetnie, a teraz pozbądźmy się tego śmieciowego jedzenia. Co to jest? Puszka po Pringlesach! O nie, pusta! Ale może jakoś ją wykorzystamy? Po prostu wbij puszkę Pringles w środek arbuza. A kiedy ją wyciągniesz, dostaniesz najlepszą część arbuza. Kiedy pokroimy go na kawałki, możemy zrobić arbuzowe paluszki. Idealna przekąska w gorący letni dzień. Soczysty i smaczny. Rany, nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Ale słodkie. Ta Barbie wie, jak kierować samochodem. Ale nie wie, jak unikać squishies. O co chodzi, Mia? Przejechałam po gąbce! Nie ma problemu, mamy ich mnóstwo. Świetnie, daj mi je wszystkie. Gąbczasty wodospad! Ale satysfakcja! Teraz mam tyle do zniszczenia! Hej, co to jest? Gdybym tylko miała jakieś squishy do ściskania. Kochanie, nie smuć się. Wiem! Najpierw wezmę nanotaśmę i złożę ją na pół. Następnie włożę te zapasowe Orbis do strzykawki. Następnie ściśnij Orbis, aby wypełnić nanotaśmę tak bardzo, jak to możliwe. I jako squishy jest gotowe. Proszę bardzo. Rano, to jest takie przyjemne. Uwielbiam tę miękką zabawkę. Dzieci nie chcą dzielić się zabawką. Wystarczy!
Wychodzę teraz i zabieram ze sobą tę zabawkę. A moi kochani, uważajcie na siebie i słuchajcie niani. Świetnie, że jesteś. Chodź poznać moje dzieci. Cześć, dzieci, jestem waszą nową nianią. Będzie się tobą opiekować, więc bądź grzeczny. Miło mi was poznać, dzieciaki. Nie martw się, zajmę się nimi. Gdzie są dzieci? O nie, do kuchni. Właśnie sprzątam. O rany, jaka słodka dziewczynka. A czy ty też nie jesteś pracowity? Co? Czy myjesz telefon? Gdzie jest mój... To mój telefon! O mój Boże, jest przemoczony! Mam złe i dobre dziecko! O nie! Potwór idzie po dziewczynkę! Niania jest tutaj! Co się dzieje? Pod moim łóżkiem jest potwór! Sprawdzę dla pewności. To tylko twój brat. Przestań straszyć swoją siostrę, młody człowieku. Wracaj do swojego pokoju. Co za imprezowicz. Kupiłam ci te słodkie, miękkie lampy. Jest taka miękka. Myślę, że to mnie uspokaja. Ja też uwielbiam squishies. Rozłożę je wszędzie w twoim pokoju. Teraz możesz zasnąć z armią chroniących cię squishies. Poczytam ci też bajkę na dobranoc. Co to za hałas? Wydaje mi się, że dochodzi spod mojego łóżka. A jeśli to potwór? Co się dzieje w jego pokoju? Coś jest nie tak. Muszę tam wejść. Obudziłeś się? Czy ten potwór bawi się ze złym dzieckiem? Czego chcesz? Ups, przepraszam. Czas na przekąskę. Te żylki do oczu są najlepsze. Sprawdź to. To nie jest zdrowa żywność. Koniec z żelkami dla ciebie. Zamiast tego powinieneś jeść brokuły. Uwielbiam brokuły. Nie, dzięki. Ale musisz być zdrowy. Nie. Myślę, że mój niedźwiedź chce go zjeść. Nie. Spójrz, jaki bałagan robisz na niedźwiedziu. Wszędzie się rozlewa. Pozwól, że go wytrę. Przestań i daj mi to. Wsypię warzywa do miski, żeby nie mógł ich rozlać. A teraz... Jedz. Nie. O, dlaczego to się nie rozlewa? Teraz otwórz. Powiedziałam, otwórz. Skończyłam z jedzeniem. Nianiu, ja pozmywam naczynia. Bardzo dobrze, zasługujesz na galaretkę jako nagrodę. To takie słodkie. Powiedziałam, otwórz usta. Chwileczkę. Galaretka i warzywa? Mam pomysł. Zaraz wracam. Co? Włożę ten kalafior do słoika. Następnie dodam sos galaretkowy. Na koniec umieszczę na nim etykietę. To wygląda jak mózg w słoiku, prawda? Zamiast tego możesz zjeść to. Czy to są mózgi? Muszę spróbować. To jest niesamowite. Będę delektować się każdym kęsem. Wiedziałam, że to sprytna sztuczka. O nie, stopy złego dziecka plamią pościel. Skocz, skocz, skocz! Tymczasem dobry dzieciak ma dzień spa. Niania przyjechała. Co takiego? Spójrz na łóżko. Natychmiast zejdź z tego łóżka. Ja nie chcę. Chodź tu. Przestań biegać. Zostawiasz plamy brudu na całej podłodze. Uważaj. Mam go. Tak. Teraz podejdź tutaj, a my umyjemy ci stopy. Nie, spa jest zbyt dziewczęce. Włóż stopę do umywalki. Ojej, będziemy musieli zmienić tę umywalkę. Twoje stopy sprawiły, że woda była jak bagno. Nie użyję tego ponownie. Spadam stąd. Dobra, idź, ale nie brudź się więcej. O nie, przykro mi z powodu twojej umywalki. Zastąpimy ją tymi butami. Wow! Fantazyjne, prawda? Zanurzmy na chwilę stopy w sprajcie. Dobra, czas minął. Wow, takie czyste i błyszczące. Spójrz na nasze
Gdzie zabierasz ryby? Zabieram ich na wycieczkę. Uratowana przez but. Prawie wpadła do toalety. W porządku, rybko, nic ci nie grozi. Dobrze, że niania tu jest. Dobra, odłóżmy tę rybkę z powrotem do jej przyjaciela. Dzięki, nianiu. Niania i dzieci są w parku. Właśnie delektuję się moim lizakiem. To jest nudne, co? Spójrz na jego owłosione pachy. Mam plan. Hej! Słyszałem, że lizaków można używać do woskowania pach, więc chcę spróbować. To chyba znaczy, że działa. Oto twój lizak. Teraz to takie obrzydliwe. Niech pomyślę. Powinnyśmy to wyrzucić. Mam tu jeszcze jednego lizaka. W zestawie znajduje się również pistolet na lizaki. Wystarczy go włożyć. Co? Miłego oglądania. Wow, to jest super. A co ze mną? Problem rozwiązany. To urodziny małej dziewczynki. Czekaj, nie możesz tego jeszcze zjeść. Muszę go jeszcze zapalić, żeby twoja siostra mogła wypowiedzieć życzenie i zmuchnąć świeczki. Dalej, życzenie? To trwa tak długo. Zrobię to. Gotowe. Zjedzmy teraz ciasto. Chciałam je zdmuchnąć. Niech twoja siostra to zrobi. Spróbujmy jeszcze raz. Dobrze, pomyśl życzenie. Trochę to trwa, więc przedmucham je jeszcze raz. Stój! Co jest? Nie jesteś zabawna. A ty jesteś bardzo niegrzecznym dzieckiem. Zachowuj się, dobrze? Mam pomysł. Użyję suszarki do włosów, aby nadmuchać ciasto. O nie, przydałby mi się talerz na babeczki. W samą porę zakryłam suszarkę do włosów. Ale z ciebie imprezowicz! Daj mi tę suszarkę do włosów i nie ruszaj się z miejsca. Tego sobie życzę. Nie mogę myśleć. Aha, dmuchawa do liści. To za dużo. Lepiej to odłączę. Uf, potem dodam osłonę gniazdka, żeby nie mógł go z powrotem podłączyć. Wróciłam. Czy spełniła już swoje życzenie? Znam swoje życzenie! Jej! Nareszcie! Już myślałam, że się tu zestarzejemy. Poczęstuj się ciastem. Dzięki chyba. W końcu ta impreza to świetna zabawa. Zjedzmy jabłko. Boli mnie ząb. No cóż. Wypadł ci ząb. Niech pomyślę. O nie. Musisz umyć zęby. Nie chcę. Co powinniśmy zrobić? Pies? Dobra, to mi podsunęło pomysł. Użyjemy tej nakładki na psi tyłek, aby wycisnąć pastę do zębów. Spójrz na to, pies robi kupę na pastę do zębów. To takie zabawne. Dobra, teraz umyję zęby. Ohyda. Wszystko gotowe. Niania jest takim geniuszem. Dobra robota. Grzeczne dziecko samo sprząta swoją część pokoju. Dziękuję za bycie niezależną dziewczynką. W międzyczasie przestrzeń tego złego dziecka jest w takim bałaganie. Mam wielkiego smarka. Wytrę to w prześcieradło. Czy możesz być jeszcze bardziej obrzydliwy? Wstań i posprzątaj swój pokój. Nie, nie chcę. Głupia miotła. Nie ma miotły, nie ma sprzątania. Weź to. Hej! Będę jadł chipsy, kiedy tylko zechcę i zrobię bałagan na podłodze. Przyprawiasz mnie o ból głowy. O nie! Tym razem muszę pomóc niani. Przyniosę miotłę i moją zabawkową ciężarówkę. Umieszczę miotłę z przodu ciężarówki i pozwolę Barbie jeździć na górze. Teraz możesz zamiatać podłogę za pomocą pilota. Mogę się przy tym dobrze bawić. Dobra robota, Barbie. Co z bałaganem na prześcieradłach? Zaraz wracam. Chcesz gigantycznego smarka? To właściwie tylko śluz, więc mogę zebrać bałagan na prześcieradle.
Okruchy przykleją się do śluzu. Mam cały brud. Łatwizna. Wreszcie zniknął bałagan z jego prześcieradła. Ale nadal muszę wymienić pościel. Odwaliliśmy kawał dobrej roboty. Jesteśmy zespołem. A ty lepiej zacznij odkurzać swoje półki. Nieważne. O, co zły dzieciak planuje zrobić swojej siostrze? Twoje słuchawki bardzo potrzebują strzeżenia. Moja muzyka zniknęła. Wystarczy. Niania jest tutaj, aby uratować dzień. Koniec z ostrymi narzędziami, młody człowieku. Nie denerwuj się. Mam dla ciebie nowe słuchawki AirPods etui Nutella. To jest słodkie. Ładne, prawda? Teraz ty, młody człowieku. Zamiast tego ostrzyż tę zabawkę. Dobra, spróbuję. Wow, ta zabawa jest taka satysfakcjonująca. Jestem taką dobrą nianią. Dzieci, chodźcie tu i zjedzcie jabłko. Ha? Spójrz na swoje brudne ręce. Przestań. Co? Przyjrzyjmy się im bliżej. Zobacz, na twoich rękach pełzają zarazki. Nie dotykaj jedzenia, dopóki nie umyjesz rąk mydłem. Nienawidzę mydła. Zaraz wracam. W ten sposób myję się ręce mydłem. To takie proste. Mam czyste ręce. Nie chcę myć rąk. Pączki, chcę jednego. Ale moje brudne ręce... Nie w porządku. Pączku, w końcu będziesz mój. O, upuściłem go. Czy mąż nadaje się do jedzenia? Boli mnie brzuch. Co się stało? Jadłeś brudnymi rękami? Teraz prawdopodobnie jesteś chory. Co zrobić? Mydło do stóp Johnsona? Mam pomysł. Zadzwonię do nich. Chciałabym złożyć zamówienie. Otrzymałam paczkę. Tada! Mydło do stóp? Ale super! Wreszcie problem rozwiązany. Czyszczenie nim rąk jest przyjemniejsze. Gotowe! Moje ręce są nieskazitelnie czyste. Teraz mam szansę zjeść moje cukierki. Mam całą butelkę. Takie dobre. Dlaczego jeszcze nie śpisz? O mój Boże, twoje zęby są takie brudne. Koniec z cukierkami, młoda damo. Czas umyć zęby. Ja nie chcę. Proszę, umyj zęby. Hej, ja się tym zajmę. Potrzebuję pomocy. Co robi Wednesday? Ojej, Rąsia ma usta. Wyrwijmy ci ząb. Zepsuty ząb zamienił się w potwora. Muszę rozciąć ten ząb. Nożem. Muszę uczynić to tak przerażającym, jak to tylko możliwe, żeby mała dziewczynka to zobaczyła. Spójrz na całą infekcję w środku. Tak się dzieje, gdy nie myjesz zębów. Nie! Myję zęby! Nie chcę mieć zęba potwora! Wow, nie mogę uwierzyć, że twoja sztuczka zadziałała. Hej, obudź się! O nie, dziewczynka zwlokła się z łóżka w szoku. Auć! Zadrapałam sobie kolano! Pomóż mi, doktorze! Już idę. Co się stało? Mam ranę! Ojej, musimy to natychmiast wyleczyć. Co powinniśmy zrobić? Już wiem. Strzyknę maść na patyczki do uszu. Ściśnij drugą stronę i pozwól, aby cała maść zebrała się na jednym końcu końcówki patyczka do uszu. Nałóż go delikatnie na ranę i zakończ to szczęśliwym bandażem. To zdecydowanie wywołało uśmiech na mojej twarzy. Dzięki, doktor Barbie! Porady dotyczące torturowania? Zwykła lektura Wednesday na niedzielę. Przestań kaszleć. Wystarczy. Osiągnęłaś limit mojej cierpliwości. Podaj mi swoją lalkę, żebym mogła ją ukarać. Czekaj, mam lepszy pomysł. Zacznijmy od zgolenia jej włosów. Biedna Barbie. Nie, nie jej piękne włosy! To nie jest metamorfoza włosów, której oczekiwała. Moje włosy! Tym razem potrzebuję całej jej głowy. Co za satysfakcjonujący pop. Wypełnię jej głowę liśćmi herbaty.
Przestań kaszleć. Zanurzę Barbie w wodzie jak torebkę herbaty. Następnie potrząsnę nią jak solniczką, aby okruchy herbaty wydostały się na zewnątrz. Mieszaj, 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 aż woda stanie się brązowa. Napij się gorącej herbaty na kaszel. Nie podoba mi się ten zapach. O. I ostatnia deska ratunku, aby przestać kaszleć. Zakleję ci usta. Ach, jak spokojnie. Co tu się dzieje? Dlaczego na jej ustach jest taśma? To nie wyleczy jej kaszlu. Dlaczego sama tak nie zrobisz? Potrzebuję syropu na kaszel. Ten jest o smaku pomarańczowym. Proszę. Nie lubię leków! Co? Co robić? Wiem. Ukryję lekarstwo w puszce po napoju gazowanym. Dodam nawet słomkę, aby było naprawdę przekonujące. Zamiast tego weź ten pyszny napój gazowany. Nie wierzę, piję prosto z butelki z lekarstwem. Widzisz, mój sposób zadziałał lepiej niż twój. Niech ci będzie. Wygram to wyzwanie siłowania się na rękę. Daj spokój. Przegrałam. Hej, złamałeś mi paznokieć. Pomocy! Co się dzieje? O nie! Złamała paznokieć. To wina Rosi. Nie. To nie ma znaczenia. Ja też mam połamane paznokcie. Nie jesteś wyjątkowa. Do ich stylizacji użyłam nożyc ogrodowych. Nie! Podaj mi rękę. Przerażasz mnie. Hej, co ty wyprawiasz? Co? Po prostu odejdź, a ja się tym zajmę. Biedactwo. Niech pomyślę. Złamany paznokieć, co? Rany, musimy to zakryć. Poproszę liść. Najpierw przykryję twój paznokieć liściem. I przytnij go do rozmiaru paznokcia. Oczywiście musimy to upiększyć różowym lakierem do paznokci. Brokat sprawia, że wszystko jest zabawne. Jak ci się podobają twoje nowe paznokcie? Różowe i błyszczące, tak jak lubię. Poruszaj opuszkami palców. Wow, wyglądają tak pięknie. Chcę zbudować wieżę z tych klocków. Wow, Wednesday ma słuchawki na uszach, dlatego naprawdę czuję te taneczne ruchy. O, uderzyła w klocki dziewczyny. A jeden z nich skierował się prosto do jej gardła. Wednesday jest zbyt zajęta tańcem, by usłyszeć dziewczynkę. O nie! Pomocy! I ja! Wykonam manewr Heimlicha. Dalej, wypchnij to! Udało się. Jakie to nieodpowiedzialne, Wednesday. O rany, nie mogę uwierzyć, że połknęła ten ogromny klocek. Mam pomysł. Pokaż mi to etui na słuchawki. To się nada. Wleję czekoladę do środka foremki na słuchawki. Zamknąć i pozostawić do zastygnięcia. Potrząśnij, potrząśnij, potrząśnij. Spójrz, czekolada ma kształt słuchawek. Co więcej, można je zanurzyć w sosie czekoladowym, posypce truskawkowej i pudrze jagodowym. Spróbuj. Nie, tyle smaków. Cieszę się, że ci się podoba. Wow, co za ogromny arbuz. Na miejscu Wednesday użyłabym noża, aby go rozciąć. Wolałabym użyć kolczastego kija i go rozwalić. Hadzia! Nigdy nie czułam się bardziej żywa. Powinnam odpocząć. Najpierw odłożę kij. Uważaj! Co? Au, au, au! Zraniłam się w tyłek! Odwróć się i pozwól mi zobaczyć. Kolce? Czy ty właśnie usiadłaś na moim nietoperzu? No cóż, gigantyczny magnes je wyciągnie. Nie ruszaj się. Mnie też ciągnie! Co się dzieje? Przestań jej to robić! Po prostu odejdź. Wszystko w porządku? Niech pomyślę. Ojej, to wygląda boleśnie. Wiem. Mogę użyć strzykawki. Nic nie poczujesz, kiedy go wyciągnę. Gotowa? Weź głęboki oddech. Będę ciągnąć. Ojej, dzięki Bogu, że udało nam się to załatwić. Dzięki za uratowanie mnie, Barbie! O, ktoś będzie miał zły poranek. Dlaczego mam tyle pryszczy? Rozwalasz mi bębenki. Pryszcz.
Tak, to jest satysfakcjonujące. Czas na eksperyment. Co ona teraz knuje? To moje szczury. Cóż, muszę tylko zebrać trochę ziemi z grobu. Wlej trochę do kolby, a teraz dodajemy trochę jadu węża. Wyrzuć z siebie wszystko, kolego. To powinno wystarczyć. Co to jest? Ostatni składnik. Krew. Nie powiem ci, skąd się wzięła. Mikstura jest już prawie gotowa. Przelejmy ją do urządzenia do robienia maseczek i dodajmy tabletkę mięty. Maseczka na twarz jest w trakcie produkcji. Mój eksperyment zbliża się wielkimi krokami. Wypróbuj ją. Jestem pewna, że ta maseczka sprawi, że pryszcze znikną. Trzeba tylko przez chwilę wyglądać jak Grinch. Zobaczmy. Pogorszyłaś sprawę! Ups. Co się stało z twoją twarzą? Zejdź mi z drogi. To boli! Daj mi chwilę. Zrobię lepszą pielęgnację skóry. Najpierw musimy rozbić jajko i wylać białko bez żółtka. Następnie dobrze, energicznie wstrząśnij. Teraz, gdy białko jajka zamieniło się w pianę, przelej je do butelki. Spójrz na nowe, fajne ciało Kena. Uważaj, Ken wyciśnie piankę, gdy ściśniemy jego ciało. Niech spadnie na wszystkie pryszcze. Dobry masaż twarzy, gdy jesteśmy przy tym. Już prawie skończyłyśmy. Przetrzyj teraz twarz i zobaczmy rezultat. Moja skóra jest taka gładka. Przed nami wspaniały poranek. Skacz, skacz, skacz! Ojej, jej brudne stopy plamią łóżko. Przestań robić to, co robisz w tej chwili. Nie chcę, nie. Będę grała gdzie indziej. Och, daj spokój. Au! Dokąd się wybierasz? O-o, czy to wiertarka? Zrelaksuj się. To przerażające! Nie! Przestań uciekać. Wracaj tu. Pokaż mi te brudne stopy. Och, to nie działa. Wszystko w porządku? Ta lekarka goni mnie z wiertarką! Czyżby? Mamy mydło, które pachnie jak kwiaty i można z niego zrobić kwiatowy stempel. Stopy do góry. Spójrz, odcisnę piankę na twoich stopach. Jaki piękny kwiat, prawda? Dobra, teraz zamierzam zeskrobać brud. Kto potrzebuje peelingu do stóp, kiedy masz to? To łaskocze! Wszystko gotowe. Teraz możesz skakać do woli. Tak wysoko, jak tylko możesz. Jej, uwielbiam skakać! Potrzebuję toalety. Wow, czy to są ananas? Jest ich tak dużo. Chcę się zanurzyć. Utknęła mi w nosie. Doktorze, pomóż mi. Usiądź, pokaż mi, co jest nie tak. Nie mogę oddychać. Mam na to rozwiązanie. Tutaj przymocuję taśmę ze sznurkiem. Następnie zaczepię drugi koniec sznurka na tej zabawce helikoptera. Kiedy ten helikopter leci, wyciąga M&M's z nosa. Czas lecieć. Ojej, to długi sznur M&M'sów. To naprawdę działa. Co się stało? Wrzeszczący dzieciak? Wednesday? Helikopter z glutami i M&M'sami? To nie wygląda bezpiecznie. Musisz znaleźć lepsze rozwiązanie. Niech pomyślę. O, czekaj. Mam pomysł. Możemy użyć tego irygatora do nosa. Przyklej go do jednego nozdrza, a wypchnie wszystkie M&M's z drugiego. Uff, jak dobrze znowu oddychać. Jesteś już bezpieczna. Wygląda na to, że trwa walka na przeciąganie liny. Dziewczynki nie chcą się podzielić ze sobą świnką Petą. Ona jest moja! Co się stało z oświetleniem? Mamo, to takie straszne! Wiem, pozwól mi coś wymyślić. Pomyśl. Po co mam je świnka Peta? Najpierw muszę wyjąć trochę jej wypełnienia. Potem włożę do środka lampki. A teraz włóż z powrotem całe jej wypełnienie. Rany, świnka Peta świeci! Ale ciemno. Mamo, tak się boję! Potrzebujemy światła. Aha, świetny pomysł. Ta urocza lampa zmienia kolor za każdym razem, gdy ją ściśniesz. To takie urocze! Jest taka miękka. Nasze mamy na pewno wiedzą, jak umilić dziecku dzień. Co porabia nasza bogata dziewczyna?
Ta siatka do piłki jest taka sprężysta. Chcę taką. Chcę zobaczyć piłkę w środku. O, piłka odleciała. Wylądowała na mnie. Rany, jaka błyszcząca. Oddaj ją, to nie jest twoje. Po prostu czyszczę akwarium. Hej, nie możesz brać tego, co nie jest twoje. O, biedactwo. Poczekaj, gąbka z siatki i kulki? Wiem. Którą mam wybrać? Czerwona kulka. Nadszedł czas, aby trochę pokombinować. Wystarczy, że wytniesz kawałek siatki z gąbki i włożysz kulkę do środka. Owin ją i upewnij się, że jest bezpieczna, podgrzewając siatkę prostownicą do włosów. Zrób to na obu końcach. Gotowe! Zabawka z siatki w kształcie kulki. To jest dokładnie to, czego chciałam. Dzięki, mamo. Taka sprężysta. Bardzo mi się podoba. Cieszę się, że ci się podoba. Dziewczyny nudzą się w szpitalnej poczekalni. O mój Boże! Ten facet ma wielkiego pryszcza! Chcę go wycisnąć! Co robisz? Nie dotykaj go! Pryszcz! Nie! Przestań próbować wyciskać mi pryszcze! Wynoszę się stąd! O, mamusie są wściekłe. Nie powinnaś wyciskać pryszczy obcej osobie. No nie. Nieważne. Mam coś dla ciebie. To mały jaskiniowiec. Co powinnam zrobić? Masz pensetę? Usuń mu zaskórniki. On potrzebuje twojej pomocy. Super! Ale super! Jest taki rozciągliwy. Chcę wyciągnąć więcej. To takie przyjemne. Udało ci się? Brawo, dobra robota. Co ze mną? Co tu robić? Nie mam żadnych gadżetów. Sprawdzę moją torbę. Znalazłam coś. Klej w sztywcie? Muszę odciąć górną część kleju w sztywcie, a następnie owinąć go folią spożywczą. Ścisnę to wszystko jak ciastolinę. Moja kochana dziewczynka. Co ona robi? Kiedy klej się rozpłaszczy, połóż go na kawałku papieru i zwiń. Złóż boki i zrób dziurkę szpilką. Kiedy go ściśniesz, klej wypłynie jak ropa z pryszcza. Wyciskaj! Niemożliwe! Nie patrz na to. Tak, mój własny wyciskacz pryszczy! Jesteś teraz specjalistką od wyciskania pryszczy. Ojejku, czy coś jest za liśćmi? Słyszysz to? Dlaczego liście się poruszają? Chodźmy to sprawdzić. To takie podniecające. Powinnyśmy tego dotknąć. Kulczaste ciernie wybiły dziewczynkom drzazgi. O nie, masz drzazgi. Mamo! Drzazgi? To nagły wypadek. Dzwonię po pomoc. Co? To brzmi jak helikopter. Proszę opuszczać powoli. Apteczka pierwszej pomocy. Nareszcie. Mają pompę, o którą prosiłam. Zróbmy tak. Spokojnie, po prostu wypompuję wszystkie twoje drzazgi. Szybko i bezboleśnie, prawda? Teraz czuję się o wiele lepiej. Mamo, pomóż mi. Wiem, mam tu starą apteczkę. Możemy użyć strzykawki. To takie straszne. Nie mogę na to patrzeć. Nie bój się, to będzie szybkie i proste. Widzisz? O rany. Mówiłam ci, że nie ma się czego bać. Boli mnie ząb. O nie, musimy wezwać dentystę. Doktorze, proszę przyjedź szybko. Już jestem. Proszę, pomóż mojej córce. Ojej, widzę zgniły ząb. Musimy go usunąć. Proszę to zrobić bezboleśnie. Dam ci więcej pieniędzy. Właśnie, że bezboleśnie. Zaczynajmy. Użyję pensety do wyrwania zęba. Lekko pociągnę i już. Tak! Twoja zębowa wróżka byłaby zachwycona. Może przechowamy go w wisiorku na wszelki wypadek? Wystarczy, że włożysz ząb do środka. Ząb zabezpieczony. Jaki ładny! Zamierzam przechować mój ząb cały i zdrowy. Dziękuję, doktorze. To takie miłe. Boli mnie ząb! Doktorze, czy możesz nam pomóc? Cóż, najpierw musisz zapłacić. Zapłacić? Ale ja nie mam żadnych pieniędzy. Zastanów się.
Łuk i strzały? Owinę jeden koniec włóczki wokół twojego zęba, a drugi koniec przywiążę do strzały. Kiedy wystrzelę strzała, pociągnie za sobą twój ząb. Chyba nie dam rady. Dasz radę. Nic z tego. Udało się! Mój ząb zniknął. Niezły strzał. Hurra, pokaż mi ząb. Oto on. Zróbmy wisiorek. Umieść ząb w foremce i wypełnij go klejem. Dodaj trochę różowego brokatu i wymieszaj wszystko razem. Dodaj też trochę zielonego brokatu. Wisiorek jest gotowy. Dobry, stary, modny wisiorek z żywicy. Przymierz go teraz. Super, jest taki ładny. Jestem modnisią. Dla mojej córki wszystko. O rany, ten slime jest taki duży. Pokręćmy nim dookoła, jak magiczny dywan. Zmienił się w wielką bańkę. Ależ ona jest ogromna! Chcę jej dotknąć! Rany, slime, eksplozja! Moje markowe ciuchy! Co to jest? To takie oślizgłe i obrzydliwe. To jest na moich ubraniach! Dziewczyny! Co wyście zrobiły? A, wiem jak to naprawić. Lukaj! Po co ci ta nanotaśma? Za pomocą nanotaśmy stworzę kształt plastra arbuza. Teraz dodam trochę czerwonego slajmu i dobrze go ugniotę. Dodaję zielony slajm na górze. Gotowe! Arbuzowy slajm jest taki miękki. Uwielbiam to! Tak dobrze się bawię moją nową zabawką, w przeciwieństwie do biednej dziewczynki. Jestem zazdrosna. Mamo, chcę mieć arbuza. Nie mam pieniędzy, żeby go zrobić. Czekaj, prawdziwy arbuz? Czas na improwizację. Najpierw pokrój skórkę arbuza na kawałki i włóż je do blendera. Wiruj, aż arbuz zamieni się w sok. Weź sitko i wylej arbuza. Wszystko, czego potrzebujemy, to sok. Teraz dodaj trochę żelatyny w proszku i wszystko wymieszaj. To powinno wystarczyć. Pozwól mu zastygnąć i gotowe. To jest galaretka arbuzowa. Wiem, że jest za duży, więc najpierw przekrój go na pół. Następnie pokrój go na kawałki. Widzisz, zupełnie jak prawdziwy arbuz. 5 punktów za ładne podanie. Proszę bardzo. O, galaretka z arbuza! Mogę ją jeść w tym samym czasie. Mam zarówno zabawkę, jak i przekąskę. Co? Ja też! Nie mogę tego ugryźć! Te biedne dziewczyny znowu mnie przechytrzyły. Kochanie, zobacz, mam dla ciebie balony. O rany, mojemu szczeniaczkowi przydałaby się taka smycz. Zostań tutaj. Zjedz swoją lodową przekąskę. Mniam! O nie, balony unoszą się razem z zabawką szczeniaczka. Słodkie, co? Poczekaj. Mój szczeniaczek, on leci. To wszystko twoja wina, mamo. Nie powinnaś była dawać mi balonów. Przepraszam, pozwól, że ci to wynagrodzę. Wiem, kupię ci nową pluszową zabawkę. To moje pieniążki. To część z psiego patrolu, ale kosztuje $200. Myślę, że mam wystarczająco dużo. Chciałabym kupić zabawkę Chase'a, proszę. Nie da rady, masz za mało pieniędzy. Płacę za nią. O, pieniądze. Chase jest mój. Do bani być tobą. Naprawdę chciałam tę zabawkę. Wróciłam, zobacz co dla ciebie mam. To Chase z psiego patrolu, uwielbiam go. To mój nowy najlepszy przyjaciel. Dlaczego moja córka jest smutna? Chcesz zabawkę dla szczeniaczka, co? Zobaczmy. Czy to prawdziwy pies? Biedny szczeniaczek. Przydałaby ci się przeróbka. Jesteś teraz oficerem psiego patrolu. Podoba ci się? To prawdziwy Chase z psiego patrolu, uwielbiam go. Będziesz świetnym policjantem, kolego. Nie chcę żelkowego misia, jest za mały. Za mały? Nie ma sprawy, mam większego żelka. Tego też nie chcę. Nadal nie chcesz? Co powiesz na bardzo dużego żelka? Wciąż za mały. Ten jest cięższy niż kamień. O, to jest to, czego chcę. Dawaj, dawaj. Jest taki duży. Mniam. Smaczny też. Chcę żelkowego misia. Co to jest? O, jedzenie. Przestań. Wiem, co robić. Więc oto niekończący się zapas żelków. Spłukana mama jest podstępna i zabiera niektóre z nich. Mamie wszystkie.
Umieszczę je w wielkiej misce i zaleję gorącą wodą. To powinno wystarczyć. Teraz czekamy, aż żelki się roztopią. Spójrz na to, zaczyna wyglądać soczyście. Teraz zamieni się w jednego gigantycznego żelkowego misia. Wyciągnijmy go z formy. Gotowe, szczęśliwe, gigantyczne żelkowe miś dla ciebie. To jest niesamowite. Nawet nie wiem, co ugryźć najpierw. Uszy! To takie słodkie, ma smaczne uszy! Cieszę się, że ci się podoba. Sprawia, że czujesz się lepiej, co? O, wygląda na to, że Chelsea skończyły się bąbelki. Po co samemu dmuchać bańki? Zamiast tego możesz mieć tę maszynę do baniek. Zobacz, ile baniek potrafi wypuścić ten facet. Ale zabawa! Czuję się jak na bańkowej imprezie! Tak można wzbudzić zazdrość w biednej rodzinie. Nie takich baniek się spodziewałam. Wytrzyj ślinę. Ojej, czekaj, ten ręcznik właśnie nasunął mi pomysł. Uśmiechnięty ręcznik dla ciebie i smutny dla mnie. Namocz ręcznik organicznym mydłem, a potem wydychaj. Już to robię, wydmuchuję bąbelki prosto z ust. To o wiele lepsze niż kąpiel z bąbelkami. Czas do szkoły. Co to jest? Czy to tornado? To tylko helikopter bogatej rodziny. Uważaj, jak chodzisz, kochanie. Pożegnaj się z naszym pilotem. Wszystko w porządku? W każdym razie oto twoje pudełko na lunch. Twój lunchbox jest taki kiepski. Ten lunchbox jest bestsellerem na rynku. Ten lunchbox ma tyle miejsca na przekąski. Jest nawet lepszy niż torba Mary Poppins. Przykro mi, ale to jedyne pudełko na lunch, jakie mogę ci dać. Czy to pluszowy królik? Zaraz wracam. Muszę tylko wyciąć zakrzywiony kształt z papierowej torby i gotowe. To pudełko na lunch dla szczeniaka z uroczymi, spiczastymi uszami. Urany, jakie to słodkie! Nic nie może się równać z łapą szczeniaka. O, to gniotek, Mario! O, pryszcze na tyłku są najgorsze. Nie ma mowy, żeby Chelsea powstrzymała się od wygniatania, nawet jeśli przy tym robi tak wielki bałagan. Co to było? Nie ma już żadnych pryszczy! Ja chcę więcej pryszczy! Chcesz więcej pryszczy? W porządku, pieniądze mogą rozwiązać wszystko. Poznaj Mario Pita. Jego pryszcze są większe i bardziej ekscytujące. Wyglądają jak robaki. Są takie rozciągliwe. Urany, ja też chcę mieć pryszcze. Proszę, mamo! Jak mogę się oprzeć tym szczenięcym mączkom? O! Na co się gapisz? Na tę folię bąbelkową? Weź ją. Niegrzeczna, ale hura! Położę folię z tyłu obudowy telefonu. Potem za pomocą kilku sztuczek z igłą umieszczę farbę wewnątrz bąbelków. Naszym celem są realistyczne pryszcze, więc chcę dodać kilka ostatnich poprawek. Gotowe! Etui na telefon z pryszczami. To jest super! Mogę wyciskać tyle pryszczy! Hej, zobacz mój wynalazek. Dzięki za folię bąbelkową. Nieważne. O, za wami. Obie mamy mają zamiar zrobić sobie spontaniczną fryzurę. To się dobrze nie skończy. Zobacz, co mamy. Czy to nasze włosy? Czekaj, wiem, jak to załatwić. Lukaj, podaj mi zabawkę, proszę. Kim jest ten facet? Wystarczy otworzyć jego głowę i włożyć do środka ciasto, a następnie zamknąć ją z powrotem. Po naciśnięciu przycisku jego włosy urosną jak spaghetti. Możesz wypróbować inny kolor lub mieszać i dopasowywać. Super, mogę obciąć mu włosy jak tylko chcę. Chcę być fryzjerką, kiedy dorosnę. A co z moją córką? Nie wiem, co robić. No, ta nić jest taka długaśna. Wiem! Co takiego? Co ona kombinuje? Ups, wygląda na to, że mamy tu do czynienia z nieporozumieniem. Potrzebuję kawałka kartonu. Wytnę postać lalki od głowy do tułowia. Następnie zrobię dziurki wokół krawędzi głowy i przewlekę przez nie włóczkę na jej nowe włosy. Wystarczy pociągnąć i lalka ma głowę pełną bujnych włosów. Czegoś brakuje. Aha! To ja! Teraz możesz ułożyć włosy mamusi. Twoje włosy są długie jak u syreny. Kto je zapleść w warkocz?
Myślę, że potrzebujesz też krótszej grzywki. Dzięki Bogu, to nie są moje prawdziwe włosy. Ślicznie wyglądasz. Lepsze są włosy z ciastoliny. Czekanie w szpitalu może być nudne, więc dobrze, że dziewczynki zabrały ze sobą lalki. Co? To idiotyczne. Moja lalka jest ładniejsza. Co takiego? Czy to kobieta w ciąży? Jej brzuch wygląda fajnie. Myślę, że moja lalka wyglądałaby dobrze z ciążowym brzuchem. Mamusiu, czy mogę prosić o Barbie w ciąży? Co? Nie ma sprawy. Muszę tylko złożyć zamówienie i zaraz będzie. Taki duży, zdrowy brzuch. Rany! Nie chcę już mojej starej lalki. O, Barbie rodzi! Doktor Chelsea jest tutaj, aby przeprowadzić operację. Dzieci są gotowe do wyjścia. Wow, nie tylko jedno, ale trojaczki. Wchodzą do wózka ze słodyczami. Czas poznać ich mamusię. Jakie masz słodkie dzieci! Wow, ja też chcę Barbie w ciąży. Mamo! Ta skorupka orzecha jest taka twarda. O nie, straciłam ząb. Nie! Czekaj. Skorupki orzechów i lalka Barbie? Co knuje spłukana mama? Możemy nadać tej Barbie ciążowy brzuch za pomocą łupiny orzecha. Następnie zalejemy go klejem, aby upewnić się, że brzuch pozostanie na swoim miejscu. Wszystko gotowe! Barbie jest teraz mamą! Rany, moja Barbie ma ciążowy brzuch! Jak to? Ups, zapomniałam o moim zębie. Co takiego? Śmiesznie wyglądasz? Bogata rodzina musiała spędzić dzień na zakupach. Wow, czy to są tatuaże? Są super! Co ty wyprawiasz? O, lubisz je. Ten jest zainspirowany moją ulubioną piosenkarką, a ten... Co? Co mówiłam o rozmowach z nieznajomymi? Ale ja też chcę tatuaż! Co? To niedorzeczne. No cóż, zamiast tego mogę ci kupić fałszywe. Spójrz na te wszystkie ładne tatuaże. Muszę tylko umieścić go na twoim ramieniu i trochę zmoczyć, a potem odkleić. Ładne, prawda? Zróbmy więcej. Nie będziesz nawet czuć ukłucia igieł. Będziesz miała tatuaż na rękawie w mgnieniu oka. Rany, wyglądam tak fajnie. Moja skóra nigdy nie była ładniejsza. Naklejkowe tatuaże są najlepsze, co? Niezłe. Zgadzam się. O rany! Mamo, a co ze mną? Chcę tatuaż na rękawie. Nie mam wystarczająco dużo pieniędzy, żeby kupować tatuaże z naklejkami. Muszę znaleźć inny sposób. Aha! Co mama zamierza zrobić z markerem? Narysuję serce na łyżce? Właśnie tak. Kiedy zanurzę ją w wodzie, tuż oddzieli się od łyżki. Mogę narysować tyle fajnych figur i kształtów. A kiedy zanurzę rękę, rysunki przykleją się do skóry. Są jak tatuaże! Chcę zanurzyć w nich twarz! O nie, 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 nie. Wystarczy twoje ramię. Au, au, au! Te klocki Lego ranią mi stopy! O nie, wszystko w porządku? Zostałaś dźgnięta przez klocki. Co powinniśmy zrobić? Czekaj, oczywiście mogę po prostu kupić gadżet. Doskonale, kapcie krokodyle. Zobacz, te krokodyle otwierają paszczę za każdym razem, gdy nadepniesz na ziemię. Zawsze są głodne. Hurra, ale zabawa! Moja córka ma tylko te zniszczone buty. Jakie to żenujące. Czekaj, pokaż mi swoje włosy. Te klocki Lego na pewno są lepkie. Wystarczająco lepkie, by zakryć dziury w butach. Nawet lepiej, użyję ich jako dekoracji. Ona daje czadu w tych butach z klocków Lego. Jestem zazdrosna! Jesteś najlepszą stylistką, mamo! Hulk jest silny i do tego rozciągliwy. Światła zgasły. Boję się! Mamusiu! O, każdy problem ma rozwiązanie. Weź te lampy ze sobą. Są takie miękkie i gąbczaste. Sambani naprawdę wie, jak oświetlić pokój. Już dobrze. Mam latarkę w torbie. Tak jest. O, ale świeci. Masz rację. Balony? Zobaczmy, co planuje zrobić spłukana mama. Gotowa? Najpierw obleję balon klejem. Chcę się upewnić, że całość jest odpowiednio pokryta.
Użyję pędzla, aby równomiernie rozprowadzić klej. Następnie powieszę go i owinę wokół niego sznurek. Będę go porządnie kręcić, aż będzie wyglądał jak wielki kłębek włóczki. Niesamowite! Teraz przebiję balon i podświetlę go latarką. Rany! To jak szydełkowa lampa! Każdy ma swoje świetlne sztuczki. Ale kto ich potrzebuje, gdy światła i tak są włączone? Coś wyskakuje spod biurka. Czy to potwór? Zaraz, litera A? Niespodzianka, to tylko ja! Chciałam ci dać tego pluszaka z alfabetem. Ta spłukana rodzina nie ma nic takiego. Co się stało? Mamo, ja też chcę pluszaka z alfabetem. Sprawdzę portfel. Musiałam zgubić wszystkie monety przez tę dziurę. Aha! Markery? Co knuje spłukana mama? Zamierzam narysować gigantyczną literę A, która wygląda jak pluszowy alfabet. Uważaj, w środku jest ukryte B. I mam tu więcej literowych potworów z fajnymi sztuczkami. Ale super! To załatwia sprawę. Papierowe literowe potwory są o wiele zabawniejsze.